No, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Dzisiaj mamy tryb okresowy Marvela. I sorry, że tak długo nic nie wrzucałem, ale wiecie, szkoła i te sprawy. Karnet już kupiłem oczywiście. Mamy fajne supermoce, natomiast nie ogarniam za bardzo, jak się ich używa na kompie. Do tej pory grałem na telefonie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subika, jeśli odcinek wam się spodoba. Jeśli wam się nie spodoba, to napiszcie też dlaczego, bo przecież tak. Chłop! No to jest fajne. Dlaczego tu nie działa? Czasem, a czasem działa. O matko. Dobra, spokojnie. To tylko jak w hack and slashach, spokojnie. Nieważne, że nie ogarniam. Hamasz. No. O. O, macie. Sorry, nie gadam. Źle. To bardzo źle. Można się budować? Lol. No i super. Nawet nie ogarniam, ile punktów ma moja drużyna. Poczekajcie chwilę. No, nawet nieźle. No dobra. Lecimy na kolejną epicką nawalankę. A masz. Czasem nawet nie wiem, co się dzieje w tym, na ekranie. Ale, no. Siup. A masz. Ha, ja. Fajnie. No, tak, fajnie. Nie no, nie ogarniam za bardzo tego trybu. Oczywiście to jest mój pierwszy raz na tym trybie, więc oczywiście jak zwykle nie jestem w stanie nie gadać na odcinku, nad czym bardzo ubolewam. I mówiąc to gadam, nieważne. Taki jestem. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, wyłączę sobie HUD nagrywania. O kurde, mamy mało czasu. A masz! Dlaczego? To czasem nie działa, a czasem działa. No nie, przegrywamy. To jest źle, to bardzo źle. Ja czatu głosowego nie mam wyciszonego, więc mój teammate mnie cały czas słyszy, jak nawijam. O nie, przegraliśmy. To bardzo źle. No, dobra. Jest dobrze. Dobra. Nie, przegraliśmy. Odpadamy, o kurczę, blady. I co, i teraz będą kolejne eliminacje? Ale dostałem dużo PD. Dajemy ready. Szkoda, że nie ma, że moi koledzy teraz nie grają, byśmy sobie zagrali. Bardzo fajny pomysł na tryb, ale radykalnie zmienia rozgrywkę, nie? I trochę głupie moim zdaniem jest to, że rozgrywa się na skrawku mapy, ale cała reszta mapy jest renderowana. To jest trochę głupie.
No, ale już tak już będzie. No. A jak wam minął początek roku szkolnego? Mi osobiście dowalili dużo lekcji, ale to trzeba przeżyć jak zawsze. O, jestem Iron Manem. Super. I mogę latać. A co robi ta? Aha, takie coś. Przyzywam Jelmira. AR. Super. No, bardzo mi się podobają te supermoce. No, jestem totalnie beznadziejny, więc tak przegram. Aktywowanie supermocy. Trochę długo to trwa. Nie powiem. A w ogóle, co sądzicie o tych obostrzeniach epidemiologicznych w szkołach? Właśnie, to jest temat rzeka, można gadać i gadać, nie skończyć gadać. W końcu my mamy tak, że pewnie tak jest w większości szkół, że w klasie nie mamy maseczek, a poza klasą mamy. A więc tak naprawdę nie rozumiem, o co chodzi, w sensie. Jeśli w klasie mamy mieć, to dlaczego poza klasą jeśli w klasie mamy nie mieć, to dlaczego poza klasą mamy? No. No. Właśnie tak. Jedyny plus jest taki, że właśnie, że chore osoby nie przychodzą do szkoły. To jest duży plus. Gdzie facet się podział? No. Nawet nie ogarniam, gdzie kto jest. No, więc tak. No, zgiń, grucia. O nie, zginąłem. Wyłączam sobie HUD. Ej, jak to? Nie mam żadnej likwidacji? To źle. Naprawdę musiałeś odłożyć lotnie, głupi. Dobra, mamy fraga, jest dobrze. Gdzie oni są? No nie zdążyłem, kurczę, blade. Dobra. Ciekawe jest, że moc Tora jest pod T. Ale ten tak na marginesie. A masz! Gin, gin, gin! No nie! 2 do 3! Teraz nie mogę zginąć. To jest trudne bardzo. Dobra. Dobra. Leć, leć. LOL, LOL, LOL! To było bekowe. Ale bug.
Dobra, jest. Jest, wygraliśmy. No, ten tryb naprawdę dostarcza sporo emocji. Teraz ćwierćfinały. Przeciwko jakimś znowu. A ja ze skinem Thora z pierwszego levelu, jak jakiś noob. No. Bardzo, bardzo mi się podoba ten tryb. Ale to już mówiłem. I oczywiście zmieniają mi się supermoce. Ciekawe, jakie teraz będę miał. No dawaj! Działaj! Aktywowanie supermocy. O, ktoś mi spektatuje, fajnie. Gasnące gaje. To już ćwierć finału, no proszę. Rękawice repulsorowe Ironmana. Uderzenie Mirniratora. Wybuch. Co? Co ja mam? Dobra. Aha. Nawet nie ogarniam, co się dzieje. Dobrze, dobrze, 7. Tam 7 na to tutaj, nie? Już się biją. Dobra. Dobra, może jest 1-1, ciekawe. Ciekawe, naprawdę tym razem mam wrażenie, że składy są wyrównane. Ci się budują jeszcze. Budować się na takim trybie to jest lamusowo. Dobra, mam fraga, jest. Dobra, tylko byleby nie zginąć w strefie. Dobra. Dlaczego ja się nie ruszam? Spagował mi się. Dobra, dziwne, bardzo dziwne, że mi się bugował, tak? Normalnie klawisze WASD działały, ale się nie chciał ruszać mu. Może jakiegoś freeza mi założył. Dobrze. Dobrze się gra, dobrze, już ogarnąłem, o co chodzi, super. Bez dobrego teammate'a trzeba mieć, nie? 7-3.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Osiem do trzech i dobrze! I teraz będą półfinały i wygramy w ogóle. Tylko nie wiadomo przeciw komu. Ale tak przy okazji... ciekawe kto mnie spektytuje. O, rękawice repulsorowe. Co to było? Nie wiem. Aha. Ale super! Jestem srebrna strzała, co? To pod tym mnie ciekawi, co to jest. Nagle przestanę coś... Znalazłeś ich? Ej, chyba nie mam przeciwników. LOL. Nie dobrało nam przeciwników. Co? Beka. No na serio, nie dobrało nam przeciwników. My te półfinały spartaczymy tylko dlatego, że nie dobrało nam przeciwników. I co? Nic. Nic nie zrobisz. I co ja zrobię? Nic nie zrobię, no. Beka. No i co? I mamy tak po prostu przetrwać te półtora minuty. No. To idealny moment, żeby przypomnieć, żebyście zasubskrybowali mój kanał. W sumie nie wiem, co jeszcze zrobić. Bo to takie trochę głupawe mi się wydaje. Źle. No. I zostawili koniecznie łapkę w górę, gdyż to bardzo motywuje. Bo ostatnio jakoś... No i zostawcie wyświetlenie pod moim odcinkiem z Unity ostatnim, bo ma zero, okrągłe zero, rozumiecie? Nawet ja sam go nie wyświetliłem. To jest... Ale to jest głupie, że nam nie dobrało przeciwników. Nie. Tajemny skok, ciekawe co to znaczy. Nie. My przeszliśmy właściwie luzem do tego półfinału, nie? To znaczy ćwierćfinału. A masz! Zniszczyłem całą wielką konstrukcję. Jak ja to lubię. No to tańczymy, no co mamy zrobić? Zwycięstwo! Półfinały! 0 do 0! To jest dopiero po prostu! Jak teraz nam nie dobierze przeciwnika, to będzie dopiero beka. Też nam nie dobrało chyba. Uderzenie Mjolnira Thora, pazury Wolverina, wybuch wirowy Storm. Dobra, czyli jeszcze raz. Robię coś takiego. Takiego co? O! No ginij wreszcie!
No. O, zginąłem. Nareszcie jakaś akcja. Ale wygramy to na easy. No nie. Ten typ w ogóle nie ogarnia, o co chodzi w grze. Dobra. 3-2. A to co to było? Że ta ręka też dodaje damage, ale głupie. Nie. No, dobra. Cofam to, nie chciałem akcji. Nie chciałem akcji, wcale. Łop. Nie chciałem akcji. Co? Co? 3-5. Jak my tego nie wygramy, to jesteśmy kompletnymi lamusami. Jak? A gdzie mój teammate? Mój teammate wyszedł, no i już wszystko wiadomo. Aha, po prawym mam przewrót, fajnie. Szkoda, że tu jego nie wiedziałem. No i super. I właśnie tak się przegrywa, właśnie. Jak ktoś wyjdzie, nie wychodźcie z tych meczów, bo naprawdę widzicie, co mnie spotyka przez to. Przegrałem w półfinałach. Tym bardziej, że nie byłem najgorszy, nie? No właśnie, 5-8, bo mój teammate wyszedł, nie? Oni mieli praktycznie darmowy loot, nie? Darmowego wina mieli. Tak się nie powinno robić, nawet jak macie zły internet. No. Odpadam, w finale. Więc jeśli odcinek wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja z tej strony będę się z wami żegnał. To był 7A7.